Posłuchałem się matki mojego kolegi, żeby nie brać tam rzeczy długich. Tam się okazało, że tak zaprzeczeniem piło, że ja od razu jak przyleciałem tam, przeziębiony byłem. Z temperatury wyszedłem do tego sparingu. Kamil Szeremeta z nami. Mistrz Europy wagi średniej, a w zasadzie to już były mistrz, bo rozpoczynasz nowy etap w swojej karierze, czyli etap amerykański. Szykują się walki za wielką wodą. Opowiedz troszkę o tym, bo na pewno to dla Ciebie dobra wiadomość. Wiesz co, mój promotor Andrzej Wasilewski starał się załatwić mi kontrakt z Eddiem Hearnem. Udało się, Eddie Hearn podpisał ze mną kontrakt na 3 walki. Mam pierwszą walkę stoczyć 5 października, czyli już zaraz. Fajnie, no, że będę mógł się pokazać amerykańskiej publiczności, pójść w ślady mojego kolegi Maćka Sulenckiego. Mam nadzieję, że dam dobrą walkę, dam z siebie wszystko, przede wszystkim zwycięską walkę 5 października. No i tam otworzą mi się jakieś tam furtki, wiesz, do większych walk, żeby móc jednak zostawić już to, co miałem, no, ale jednak celuję wyżej i mam nadzieję, że mi się uda. No właśnie, trochę żal pewnie zostawiać ten tytuł mistrza Europy, taki twój pierwszy bardziej znaczący pas. Zwycięstwo we Włoszech, pewnie do dzisiaj wspominasz z uśmiechem. Fajna walka w obronie z Diazem w Łomży. Później obrana jeszcze we Francji. No i teraz trzeba go zostawić. Tak, no wiesz, no do końca życia jednak nie będę go bronił, wiesz, celuję gdzieś tam wyżej i mam nadzieję, że tam dostanę gdzieś jakieś szanse, wiesz, może nie wiem, czy to będzie 5 października pas jakiś Interconti, czy nie Interconti, no ale mam nadzieję, że się ładnie pokażę, że kibice będą chcieli mnie znowu zobaczyć, bo mówię, kontrakt na 3 walki mam, także mam nadzieję, że już druga walka to już będzie o coś, czy ewentualnie trzecia, tak, bo mam kontrakt na 3, także chciałbym na pewno w tych 3 wykorzystać to i spróbować się z mocnym przeciwnikiem, żebym sam dla siebie wiedział po prostu, na czym stoję, co poprawić, co nie poprawić, co jest dobre. A tylko na tle mocnego przeciwnika, a wiadomo, tacy są tylko w Stanach, wadze średniej, będę mógł się sprawdzić, zobaczyć, czy w ogóle ja się nadaję na mistrza świata. No tutaj, no takie są realia w Polsce, jakie są, no że tutaj jednak mistrza ciężko będzie ściągnąć, czy po prostu zawodnika z topu, bo to wiąże się z kasą, nie? Od jakiego czasu toczyły się te rozmowy w sprawie współpracy z Eddiem Hearnem? Wiesz co, tak szczerze ci powiem, Ja dowiedziałem się o tym jakoś 2, może 3 tygodnie temu, a ile rozmowy trwały, nie wiem, naprawdę, to już trzeba byłoby Andrzeja Wasilewskiego się pytać. Ale raczej nie miałeś pewnie oporów, żeby w taką współpracę wejść. Nie, zdecydowanie nie, no bo mówię ci, to jest nowy rozdział w mojej karierze. W Stanach będę mógł się sprawdzić z naprawdę stopem wagi średniej, oczywiście jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a mam nadzieję, że tak będzie. No i wiesz, no i mam 11 października tego roku, kończę 30 lat, no i kiedy jak nie teraz, wiesz, od 12 roku życia trenuję boks i po to tak naprawdę się przyszło na pierwszy raz na tą salę, żeby spróbować się z najlepszymi. No i to pewnie też będą dla Ciebie nowe bodźce, bo nawet ostatnia walka pewnie trochę pokazała, że Ty potrzebujesz wyzwań, że walki o nic, w cudzysłowie, nie motywują Cię już tak bardzo i nie pokazujesz wszystkiego. Ale i też styl robi walkę, wiesz, im bardziej przeciwnik jest wymagający, im lepszy, tak, tym walka jest ładniejsza. A jeśli zawodnik skupi się na uciekaniu i zadawaniu ciosów, wiesz, z podwójnej gardy, no to tak wiesz, to ta walka to taka jest, jaka jest. Ty zmierzyłeś się z tym amerykańskim boksem po raz pierwszy, jak szykowałeś się do walki z Rafałem Jackiewiczem, tak, bo wtedy miałeś okazję wsparować z Chytrowem, tak, i z Jacobsem chyba. I pamiętam, że jak wróciłeś, to... Nie, tam z chłopakami, wiesz, tymi amerykańskimi zawodowcami nieznanymi, no to też dobre, wiesz, dobre sparingi, bo chłopaki, wiesz, przyszedł biały chłopak na getto, bo jeździliśmy tam z Rzechem Wojciechowskim na te getta, wiesz, i z trenerem Harrym Keitem. No i wiesz, tam chłopacy chcieli mi, kurna, wiesz, wybić boks, pokazać, nie, kto tu rządzi. No i to dlatego, wiesz, z Jackiewiczem później wygrałem, byłem przygotowany dobrze. Dzięki takim właśnie po części sparingom. No tak, ale do walk w Stanach pewnie będziesz się szykował mimo wszystko w Polsce. Jak na razie tak, no bo wiesz, mało czasu, tak naprawdę dowiedzieliśmy się parę dni temu, że jednak to wypali. Także no już bez sensu byłoby sparingi, wiesz, ogarniać z Polski, przynosić...
kamp tam, tak, i wiesz, i szukać tam sparingów. No, a może do następnej walki, jak wiesz, wszystko dobrze pójdzie, no już przygotowujemy się w Stanach, no, z lepszymi sparing partnerami. Właśnie, ale to, o co chciałem zapytać, ty wtedy, jak wróciłeś ze Stanów, miałeś okazję zetknąć się z Jacobsem, z Hetrowem, z niezłymi zawodnikami, pamiętam, że nie byłeś jakoś tak oczarowany tym amerykańskim boksem, jakby dotknąłeś tej czołówki, stwierdziłeś, że to nie jest jakiś inny świat. Nie, to znaczy, wiesz, to nie chodzi o to. Ogólnie jak powiem ci tak, jak było. Z Hitrowem dowiedziałem się o sparingu, że no w ogóle nawet nie znam w sumie tego zawodnika, tam wiedziałem, że dobry zawodnik, tak, bo on z amatorstwa jest dobry zawodnik, tak, mistrz świata, z tego co pamiętam. I Joe Wojciechowski się spytał mnie, czy posparuje, że jest taka okazja. Ja mówię, oczywiście, no ale ja miałem ogólnie, jak po przylocie do Stanów, posłuchałem się matki mojego kolegi, żeby nie brać tam rzeczy długich. Tam się okazało, że tak, za przeproszeniem, piździło, że ja od razu, jak przyleciałem tam, przeziębiony byłem, z temperatury wyszedłem do tego sparingu, nie? Także każdy cios na podwójną gardę, a Hitrow dość mocno bije, duża częstotliwość ruchu z boksu amatorskiego, nawet duża częstotliwość ciosów z boksu amatorskiego, i każdy cios czułem, nie byłem sobą, a już Jacobsem to było już tam po 3-4 tygodniach, wiesz, bycia w Stanach. Jacobs na pewno był w formie, bo zaraz miał walkę, tak, to fajnie było, no bo wiesz, no liznęłem tego troszeczkę, tego najwyższego poziomu, ale sparing to sparing, walka to walka. Okay. Pierwsza walka, pewnie nie jeszcze z jakimś zawodnikiem z czołówki, ale mówisz, że druga to już może być nawet mistrzowski pas, tak? Tak, tak jest tam w kontrakcie, nie chcę zdradzać szczegółów, bo na razie jest 5 październik, musi się skupić w 100% już po walce, po wygranej oczywiście będę mógł udzielić rąbka tajemnic. No dobra, 5 październik to jest Nowy Jork i to jest walka wieczoru Gennady Golovkin, Sergiej Derevianchenko, walka o tytuł mistrza świata IBF w twojej wadze. Więc pewnie z bliska bardzo uważnie będziesz oglądał, co tam się będzie działo, bo Golovkina na żywo obejrzeć to pewnie jest zupełnie inna sprawa niż w telewizji. No zdecydowanie, wiesz, być na takiej gali, sam występ w Madison Square Garden to już jest, wiesz, już jest zaszczyt, tak? Dlatego dziękuję Andrzejowi Wasilewskiemu, Ediemu Hernowi, że mam taką możliwość, no i mam nadzieję, że ich nie zawiodę. Okej, Gennady Golovkin, po pierwsze wystąpić na tej samej gali, gdzieś pewnie znajdzie się na twoim celowniku, bo co, inni mistrzowie to są jeszcze Canelo, jest Dimitrios Andrade, jest Murata w Japonii. No jest Murata, też fajny zawodnik, który moim zdaniem z tych wymienionych przez ciebie mistrzów, no jest najsłabszy, tak? Mhm. Jest do pokonania, fajnie, bo można by było zawalczyć w Japonii, spróbować się z mistrzem i odebrać mu ten pas, bo widzieliśmy z Brantem, czy nie z Brantem, tak, jeszcze przegrał z tym Hasim. No ja nigdy nie pamiętam tego. Naciągany, ale jednak wiesz, wynik został, tak? No widać, że tam można go pokonać. A z tymi wymienionymi, tak jak mówisz, Canelo, no do Canelo to trzeba mieć pas. Przede wszystkim trzeba mieć pas, żeby dostać walkę z Canelo, bo tam jest tylu zawodników stopu, którzy chcieliby, tak jak Kowaliow nawet, bo wiesz, że to wypłata życia jest. Okay. Kiedy lecisz do Stanów? Wylatujemy 26, to jest bodajże czwartek, na 8 dni przed. Okay. Wystarczy? Wystarczy, wiesz, jak ja byłem wtedy przed Jackiewiczem w Stanach, to jakoś, nie wiem, ponoć jak lecisz ze wschodu na zachód, to jest mniej, odczuwasz to jak z zachodu na wschód. Jak byłem w Melbourne na sparingach, to tam czułem, chociaż dalej w sumie to było, to tam czułem rzeczywiście tą zmianę czasową, a tutaj jak leciałem przed Jackiewiczem, to jednak jakoś tak wstawałem normalnie, spałem normalnie, nie było problemu z tym. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Okej, to jeszcze na koniec powiedz mi, Golovkin, Derevianchenko, kto wygra twoim zdaniem? Ja myślę, że Golovkin, Derevianchenko będzie pasować dla Golovkina, bo Derevianchenko to taki jest bardziej puncher, który jednak bazuje na sile ciosu, a jak wiadomo, no Golovkin moim zdaniem, w moim odczuciu ma jednak tą siłę ciosu mocniejszą. No i wiesz, no Derevianchenko nie ma za bardzo nóg, żeby gdzieś tam uciec od Golovkina, a Golovkin będzie skracał po prostu ring i dorwie Golovkina, nie? A wycieczka Canelo do wagi półciężkiej uda się? Myślę, że tak, że obije doły po prostu dla Kowaliowa, a wiadomo, Kowaliow ma te doły słabe, zakołtuje Kowaliowa. Aż tak? Aż tak. Okay, a co z siłą ciosu Kowaliowa? Wiesz co, po tych dwóch przegranych z Andrew Wardem, ja mam wrażenie, a jeszcze z tym, z Alvarezem, ja mam wrażenie, jakby coś wygasło w Kowaliowie, wiesz? Jednak ta taka jakby pewność tej jego siły ciosu jednak troszeczkę zmalała. Było widać to w walce z Yardę, że jednak miał kryzys.
że fart w ogóle, że on to przetrwał. Jardę troszeczkę no, dupy dał, ale wiesz, ale jednak tą masę mięśniową, coś stylowo to podobnie do Joshuły. Weź dotleń, nie? Wiadomo, ile mięśnie potrzebują tlenu. Tam płuca to trzeba mieć jak rekin, kurna, nie? No i wiesz, i tak naprawdę, że przegrał z Jardę w tej 7-8 rundzie, to nie byłoby tej walki. Ale naprawdę stawiam na te zajebiste kombinacje Canelo. No jest moim zdaniem to jest jeden z najlepszych w trójce pięściarzy na świecie. Tego kombinacji, mało tego, on z walki na walkę jeszcze robi postęp. Mhm. Dobra, ale mówisz, że... Zobacz walkę pierwszą z Golovkinem, a zobacz walkę drugą z Golovkinem. Kto zrobił postęp? Moim zdaniem Canelo wygrał obie walki, ale... Wiesz... Moim zdaniem? Mhm. Moim zdaniem też. Ale wiesz... Tylko pierwsza to była okej, remisowa, drugą wygrał 115-113, nie pamiętam, bo na kartce pisałem 115-113, jakoś tak. Ale mówisz, że Canelo znokautuje Kowaliowa, to w takim razie, bo sam jesteś zawodnikiem wagi średniej, to jest tak, taka mała granica pomiędzy siłą ciosów średniego i półciężkiego? Ale Canelo, wiesz, normalnie waży 85. Myślę, że raz, nie będzie musiał wagi dymać. Dwa, będzie mógł się wzmocnić fizycznie, a wiadomo, ma tam dobre dość suplementy, dobre steki ma. Także wiesz, poza tym on generuje pieniądze i nie wiem, czy go będę sprawdzać tak jak Kowaliowa. On rozdaje tu karty. No raz wpadł, więc pewnie będą go sprawdzać. No to raz wpadł, może dla przypomnienia, także jednak antydoping istnieje. Okay, dobra. Dziękuję.